spotkaliśmy się, żeby rozpocząć projekt, który mam nadzieję też wskaże drogę innym czołowym inwestorom w naszym mieście, że warto nie tylko inwestować, warto nie tylko zatrudniać pracowników, ale warto po sobie coś pozostawić. Pozostawić to, czym Łódź zaczęła się wyróżniać, jak w krótkiej rozmowie z panem prezesem miałam przyjemność usłyszeć, że Łódź zaczyna być wyróżniana jako miasto, gdzie sztuka jest wszechobecna, czyli ona z nami jest, współgra, jak gdyby powstaje bezpośrednio na poziomie mieszkańców, społeczeństwa naszego miasta. I chciałam bardzo gorąco podziękować, bo od tego momentu Unika stanie się naszym sponsorem, który w ramach współpracy z Łódzkim Centrum Wydarzeń będziemy mogli dzięki temu sponsoringowi realizować kolejne przedsięwzięcia związane ze sztuką miejską, czyli naszym street artem. Kiedy zastanawialiśmy się nad tym, czy wejść w ten projekt, to szczerze mówiąc w zarządzie nie było żadnych głosów, nawet wątpliwości. Uznaliśmy, że to jest projekt, który absolutnie dobrze kojarzy się z Łodzią i który bardzo chcielibyśmy wesprzeć. Unika jest w Łodzi od 25 lat i rzeczą naturalną jest wspieranie miasta i środowiska, w którym my żyjemy, pracujemy, w którym się rozwijamy. Ten projekt trochę będzie się wyróżniał, to znaczy dotychczas Łódź bardzo jest kojarzona ze street artem, z muralami, z tym, co jest raczej płaskie. Chcielibyśmy, żeby w tym projekcie zaprezentować artystów, którzy są trochę inni, czyli którzy myślą bardziej konstrukcyjnie i przestrzennie. Będzie taki projekt Alicji Martin, hiszpańskiej artystki, który będzie składał się z książek. Chcielibyśmy, żeby pracownicy i łodzianie zaangażowali się w zbieranie książek, które być może nie do końca potrzebują, ale które będą mogli oglądać. I to jest taki element łączenia ludzi ze sztuką, z miastem, z środowiskiem, w którym żyją. Czas najwyższy, żeby pokazać mieszkańcom Łodzi trochę inne formy artystyczne niż tylko i wyłącznie obrazy na ścianach. Czas najwyższy zmienić trochę formułę, jakby zaprezentować różnorodność form plastycznych, artystycznych, która w przestrzeni miejskiej może istnieć. W związku z powyższym do projektu w tym roku zaangażowaliśmy artystów, którzy przede wszystkim stworzą wielkoformatowe instalacje, rzeźby, różnego rodzaju realizacje przestrzenne, które tymczasowo bądź na stałe wzbogacą łódzki krajobraz w przestrzeni miejskiej.